O, jesteśmy wszyscy razem. Będziemy kawkować. W minusowej temperaturze Was witam. Minus 21 przed sekundą sprawdzałam. Na szczęście w domu ciepło. Świeca mi się też do nagrzewania. Znaczy nie, żebym nie miała nagrzewania. Ale świece robią nagrzewnictwo, także tutaj naprawdę fajnie. Jeszcze widzę, chyba włączę światełki, o, żeby było ładniej. Ja sobie te nasze kawki nagrywam na programie, potem wrzucam je na kanał. Także jak kogoś nie ma, to też będzie mógł obejrzeć. Ale fajnie, jak jesteśmy wszyscy. Także cieplutko Was witam, bo tego ciepła się przyda. Przypuszczam, że jak nam lato, to będziemy się chłodno witać. No, ale te mrozy długo nie będą trwały, bo prognoza jest, że jutro już jest około minus 1, tak? Czyli gdzieś już idzie front inny i będzie lepiej. Wszystkich witam, mało Was widzę. Wow, ale super. Dzień dobry, patrz, tak. 26 osób ma. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od energetyki, dlatego że dzisiaj jest początkiem tygodnia, mamy początek zodiaku i to jest takie, no takie fajne, to niekoniecznie musi coś znaczyć, ale fajnie, zaczynamy od barana. Wiosna idzie, nie ma na to rady. Tak będziemy, sobie myśleć. No, przy znaku barana mamy tutaj i poniedziałek, i wtorek, czyli aktywność, energia, dużo działania i to należałoby nawet wykorzystać, bym powiedziała, bo potem już środa, czwartek, piątek mamy w znaku byka księżyc, więc tak naprawdę będziemy gruntować to, co dzisiaj zaczęliśmy, więc jeżeli macie tylko możliwości od poniedziałku zrobienia wielkiej ilości rzeczy, które można połapać jak sznureczki i baloniki, to warto by było, bo potem to gruntowanie jest bardzo konkretne, tym bardziej, że księżyca nam przybywa do pełni czwartkowej 28, więc tak można fajnie nawarstwiać, czy magicznie, czy fizycznie i życiowo zupełnie, zupełnie przyzwoicie. Także tutaj księżycowo super. Jako, że księżyca rośnie, wszystkie rytuały na przyciągnięcie, dobrobyt, zwiększenie. Bardzo fajna sprawa. Jako, że mamy barana, czyli energię i szybkość w działaniu. Pamiętajcie, że baran ma to do siebie, że on najpierw zrobi, potem pomyśli, ale taką energię należy wykorzystać, więc fajnie by było, jakby tak jak przecinak po prostu zadziałać. Środa, czwartek, piątek w byku, więc w takim dobrobycie, w takim gruntowaniu. Byk kojarzy mi się z taką energią uziemiania, umacniania. Zawsze się mówi, że byk jako osoby znaku zodiaku, to oczywiście jest tysiąc innych wpływów, ale generalnie jako znak zodiaku są właśnie takie, że konsumpcyjne, dobrobytowe, takie trochę jak cesarzowa, czyli na zasadzie sztuki, poezji i w ogóle brania z życia. I bardzo dobrze, dlatego że jak baran da nam w poniedziałek i wtorek rozruch, to potem będziemy mogli sobie układać te wszystkie rzeczy, które pozaczynamy. Z kolei sobota i niedziela są pod znakiem bliźniąt, więc spotkania, rozmowy, informacje, krótkie podróże, to wszystko, co należy do trzeciego domu wielkiej mandali tarotowej albo astronomicznej, znaczy i astronomicznej. Tutaj bliźniak właśnie wprowadza troszeczkę chaosu, trochę takiej szybkości. Pamiętajcie, to jest Merkury. Bardzo fajny również energetyka. No i super, że od poniedziałku zaczyna nam się takie, wiecie, no wiosna nam się zaczyna. Wiosna minus 21, ale wiosna nam się zaczyna. To tak by było z księżycem, bo i sobota i niedziela jest ten bliźniakowa. Ja sobie poczekajcie, otworzę na kawie z wróżką, ale jednocześnie biorę się za karty, ponieważ karcianie będziemy sprawdzać energetykę tygodnia. I czemu mi nie przypominacie o runach w ogóle? Muszę zrobić no, tak runę. Właśnie, poczekajcie, coś naciskam na klawiaturze, to nie jest dobre, jak właśnie mam program. Ja sobie może nawet wyciągnę, jak gdyby to pogotowie runy żywiołów, jakie znajdę, bo przecież muszę to zrobić, założenie, żeby robić. Także spodziewajcie się zdjęć wszędzie. Spodziewajcie się zdjęć wszędzie. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest pogotowie run i żywiołów, wyjaśnię, że są to dwa znaki. Jeden żywioł, drugi runy, który co tydzień staram się losować po to, by określoną cyfrę numerologiczną, czyli jak jesteście jedynką, dwójką, trójką i tak dalej, wspierały w tygodniu. Także tak. Dorota gdy spisuje urodziny,
A ja? Ja nie spisuję urodzin, jeszcze nie mam. Sekundę, bo to, kochani, jest kłopocik, że nie spisujemy. A i już nikt nie pokazywał jeszcze. Do 24 mogą być, tak? No, osoby urodzone od dzisiaj do 24. Dobrze. A my zaczynamy po kolei poniedziałek. No i bardzo dobrze, że przy znaku barana mamy super kreatywną energię trójki monet. Czyli wszystko zależy już od młotka. Taki piękny tytuł nadał kiedyś Jóźwiak tej karcie. Dlatego, że plany były robione, a teraz właśnie jak ten baran, jak ten przecinak, powinniśmy zacząć działać. Czyli jak macie ochotę poprzestawiać wszystkie meble, proszę bardzo. Jak macie ochotę w rewelacyjny sposób zadziałać na każdym polu, to będzie bardzo dobra i pozytywna energia do działania. Kreatywna, szybka, intensywna, fizyczna. Taka nieprzemyślana, niewyimaginowana. Fizycznie. Fizycznie. Dobra. We wtorek. Królowa Pucharów. Tutaj do tej szybkiej energii działania dochodzą nam pozytywne emocje. Królowa Pucharów może nas lekko zaprowadzić na ścieżki rozmemłania głowowego i energetycznego, co by było szkoda przy tak silnych aspektach księżycowych. Natomiast również możemy pięknie radzić sobie ze sprawami emocjonalnymi. Tak zwyczajnie i po prostu. Także w ten sposób. W środę. Dużo radości, zadowolenia, przesytu. Tu nam wchodzi byk. Tak, możemy nadmiar. Znaczy, nie życzę nadmiaru obowiązków, życzę nadmiar radości. Trzeba uważać, żeby tam nie przepić, nie przesadzić. To wiadomo, przy trójce pucharów, ale również to są właśnie rzeczy wykonywane z czarodziejską siłą z jednej strony, tak? To są trzy osoby przy kociołku, ale na przesyt wszelaki należy zwrócić uwagę, nawet nie przechwalić dnia przed zachodem słońca, nie przedobrzyć pewnych rzeczy. To tak, ale generalnie energię tygodnia dosyć łagodne, chciałam powiedzieć, przynajmniej do środy. W czwartek. Uwaga, dziunidło. Dziunidło, nie skacz na mnie. W czwartek mamy cesarzową, czyli też przy znaku byka cesarzowa to jest po prostu zupka w zupce. Mamy tutaj konsumpcję, dobrobyt, umocnienie energii, możliwości usiądnięcia, odpoczynku, zajęcia się pięknością swą własną w każdym aspekcie. Dla osób, które chcą zajść w ciążę, czwartek. Dla osób załatwiających sprawy z dziećmi, takie rodzinne, czwartek. Także też bardzo dobra energia. No słuchajcie, mam nadzieję, że nam się dobry tydzień szykuje. Jak mamy już minus ileś, obwody nam się bez zwarcia teraz już będą działać. Także wszystko się ochłodziło. Dziuniek, ale wiesz, że to nie jest kawka z kotkiem? Nie? Ja muszę wam to pokazać. O nie, już to. Kawki z kotkiem. Nie, to nie jest kawka z kotkiem. O, jak przykro. Siedzi u Doroty na fotelu. Nie, to jest kawka z wróżką. Bo kawka z kotkiem trzeba będzie zrobić Instagram kotkowy. Łapka. O, musimy zrobić Instagram kotkowy, tak. Będzie kawka z kotkiem. W piątek. Równowaga zapanuje wszelaka. Kompromisy, znaczy kompromis nigdy nie jest stanem zadowalającym Bóg wie jak, to jest taki stan pośredni, ale przynajmniej nie ma kłótni i wrzeszczenia, dlatego że się tutaj układa to co można do tego co się powinno albo chciało. Dosyć dobra karta w sensie pozbycia się pewnych nerwowości, więc myślę, że i w ten piątek uda się pewne konflikty załagodzić po prostu. Znaczy kompromis nie. Wygrana jest dobra dla jednej ze stron, to wiadomo. No kompromis jest niby dobry dla wszystkich, a tak naprawdę nikt nie jest przeszczęśliwy. Ale przynajmniej jest ułożenie. W sobotę, dziesiątka pucharów. Czyli tak naprawdę mamy super energię rodzinną, towarzyską, przyjacielską, radosną, weselną, zadowalającą. No chyba nam tak doskwierać nie będzie, jeszcze nam niedziela została. Gdzie paść była, ja wiem, że w niedzielę wszystko pozamykane, takie czasy, teraz chyba też jeszcze wszystko pozamykane w tą niedzielę, chyba tak, ale energia do działań multum, więc myślę, że w domu
jeżeli ktoś nie idzie do pracy na przykład, zrobicie tak mocne researche, już kawka z kotkiem się zbliża. No. O, a ty jesteś taki kot jakiś niby drzewny, a po prostu tak jakbyś miała zaraz spaść z tego fotela. No ja taka delikatna jestem. Taka owieczka. Dużo energii do działań przyjacielskich, rozmów, sprzątania nawet, tak? Tutaj można w niedzielę multum rzeczy poogarniać i fajnie to wygląda. Dobrze. Dobrze, tak wygląda energetyka tygodnia. Nic nam nie wyskoczyło takiego, wiecie, klękajcie narody. Ja oczywiście teraz to nie, ale pod koniec miesiąca, na następny miesiąc zrobię taki układ jak w grudniu. Nie wiem, czy pamiętacie, a propos spraw globalnych, to się spotkamy na live'ie. Też jestem ciekawa, jak będzie wyglądał luty, bo w styczniu, tak z tego co pamiętam, w miarę to się sprawdza, jakichś dramatów nie ma. Także takie ciekawe rzeczy będziemy robić, ale bardziej globalne, nie energetyczne. Dobra, słuchajcie, zapalamy świece na powodzenie w tym tygodniu. Totalne, takie jak można we wszystkich naszych działaniach, które są dla nas dobre. No bo we wszystkich naszych działaniach to my czasem takiego oglądu nie mamy, żeby wiedzieć, że są dla nas dobre. Jeżeli ktoś ma świecę, proszę podłączyć się pod nasz ogień, gdzie prosimy o wsparcie czterech żywiołów we wszelkich możliwościach, żeby prowadziły nas takimi ścieżkami, by dobrze, czysto, przyjemnie i energetycznie poprawnie i fizycznie i życiowo było nam coraz lepiej z dnia na dzień. Także jeżeli tutaj oglądacie, zapalajcie świecę zwyczajną, zapalajcie świecę wirtualną, podłączcie się do nas, dla wszystkich oglądających, by ten tydzień był rewelacyjny. I teraz tak. I teraz urodziny. I teraz urodziny, żeby formalnością stało się zadość. Dopiero proszę o zgłaszanie urodzin, bo też nie jesteśmy w stanie wszystkiego złapać. Najpierw ktoś ma urodziny od dzisiaj. Miał? Kto jest taki? Kotek ma urodziny. Kotek ma urodziny 26 maja. O, też bliźniak. Też bliźniak. I to wszystko wyjaśni. To śliczna, piękna. 26 maja. Jak ktoś ma urodziny albo za zgodą, to przesłanie dostanie. Także ten. Tutaj mówicie, że zapalone. Ja poczekam, bo wiem, że jest opóźnienie. Spieszyć nam się nie spieszy. Nie jest to poranek o 9, kiedy ja po prostu na jednym oku. Już 10 jest dobrą godziną. 10 jest bardzo dobrą godziną. Maciej mówi, że się urodzi za 2 dni. Proszę. No proszę. Proszę, dla Macieja normalnie przesłanko. Przesłanko dla Macieja. Szamanik. Nasz szamanik ma znak zodiaku, taki bym powiedziała pomiędzy. Pomiędzy. Zobaczę, że 18. Dobra. Jak działać w głowie? A czy można podejmować się trudnych wyzwań, dlatego że 10 była w ona osoby słabe przeciąży, osobom mocnym doda poweru, z tego względu, że mocne osoby lubią działania. A tych działań widać dużo. Ja nie mówię o ryzyku, tylko mówię o działaniach. Także głowa, nawet gdyby było 300 rzeczy w tygodniu, a propos planera, chciałam powiedzieć, cały czas o tym rozmawiamy, prawda Macieju? A propos planera, warto by było, bo może się okazać, że cudne odhaczanie zadań, które są do zrealizowania, a będzie ich dużo, może dać grubą satysfakcję. Także nie bać się wyzwań, nie ryzyka, wyzwań. W sercu trzeba wpuścić więcej radości, czyli oprócz tego, że wyzwania mają się zmieścić w 6 dni w tygodniu i nie po nocach, chciałam powiedzieć, to, bo ja powołanie powołaniem, ale zdrowy rozsądek zdrowym rozsądkiem. Miejsce na trójkę pucharów trzeba zostawić, bo trójka pucharów, jeden w dzień w tygodniu rezerwuje na nic nie robienie albo robienie tego, co się lubi i szczególnie po nocach nie biega i nie zszywa pacjentów. Się bawi bardziej, się bawi. A w działaniu król pucharów, czyli otoczeniem, opieką, zaczynamy od siebie, to jest jak w samolocie, zawsze zaczynamy od siebie i całą resztę i innych w zdrowy sposób. Nie w chory typ ojcowski, król pucharów. Nie w chory typu zamartwiam się, czy wszyscy będą mieli pracę. Zamartwiam się, czy wszyscy mi podlegli, będą dobrze funkcjonować. Nie. Ojciec, kij i marchewka. W domu kij i marchewka.
Nie zamartwiam się, czy będą zdrowi, tylko biorę i niech biegają po tym śniegu i będą zdrowi. Także tutaj zdrowy rozsądek przede wszystkim. Takie przesłanko. Kogo mamy dalej? Kogo mamy dalej? Mąż Grzegorz, 20 styczeń, za pozwoleniem. Grzegorz, 20 styczeń, za pozwoleniem. Za pozwoleniem jest najbardziej najważniejsze. Pogotowie dopiero będzie, Mantośka. Tak, jest możliwe wysłać paczkę. Na kanale jest taka zakładka, jak ona się nazywa? Informacja. I tam jest adres chyba dobry już. Tak, w sensie. Jest dobry. No. Dobra, za pozwolenie. Trzeba zmienić poglądy, myślenie. Trzeba. Można zmienić poglądy i myślenie, szczególnie w rzeczach, które do tej pory umartwiały, a człowiek myśli, że je naprawi. Nie każdy jest takim mechanikiem życiowym, który będzie potrafił rozebrać auto i złożyć je z powrotem. Trzeba pozbywać się tego wszystkiego, co ludzko czy fizycznie dokucza, bo inaczej zmiany i transformacje w ogóle nie przyjdą. W sprawach sercowych trochę więcej łagodności i znowu zaczynamy od siebie i dajemy to innym ludziom, czyli o siebie emocjonalnie należy stanowczo zadbać, tak by było wygodnie i proszę mi wierzyć, że w pewnym, znaczy jak się ma 20 lat, to człowiek myśli, że musi założyć rodzinę, założyć dom, mieć ten swój kawałek podłogi, ale jak się ma już ileś lat, to już naprawdę człowiek nie musi i to trzeba sobie po prostu uświadomić. A w sprawach działania wysyłać w świat dużo dobrych informacji, postawić na ruchliwość, zmiany i przelecenie przez wszystkie możliwe aspekty, które się chce, tak by wyłowić z nich dobre nowości. Może być to niełatwy rok, ale konstruktywny. Dobrze. Kto tam jeszcze urodzinowo? Kto tam jeszcze urodzinowo? Tu na początku ktoś pisał, a ja nie wiem, niestety... Kto? Dlatego, że ja nie mówiłam o urodzinach, to nawet nie ma jak zapisać, aha, słuchajcie, w sensie... Akurat też za pozwoleniem, ale nie mam, nie pamiętam rodzinowy. Kogo. Jeszcze raz niech ktoś pisze. Tak, wpisujcie, kochani. Tak, wpisujcie jeszcze raz urodziny. Ja w międzyczasie będę robiła, a teraz skupię się na... Bo ja to akurat właśnie pakuję ten... Na ogłoszenia. Chciałam Wam serdecznie przede wszystkim podziękować za to, że świece Imbolc, które fizycznie są, energetycznie jeszcze nie są zrobione, poszły wszystkie w jeden dzień i w zasadzie ślad po nich zaginął. To znaczy nie tyle zaginął, że ich nie będzie i nie dostaniecie. Dostaniecie je po trzydniowym rytuale, który się skończy 2 lutego, więc potem będzie wysyłka. Ale właśnie świece Imbolc przestały istnieć na sklepie, choć fizycznie istnieją. Ja sobie jedną zostawiłam. Dlatego, że jedna z zdjęć musiała być również. Też sobie będę zaklinać, ale że została odpalona bez intencji, to myślę, że sobie z nią dam radę. Pachną bardzo ładnie, ale to mało ważne. Ważne, że świece Imbolc, które za rok pewnie też będą, więc można zapamiętać, że taka rzecz będzie. Są przede wszystkim dla ochrony, obrony domu, dla dodania energii życzeniom. Można przez rok przenosić z nich ogień. To nie jest wielka świeca. Nawet gdybym Wam wysłała podgrzewaczek, to tak naprawdę zapalacie i możecie 5 świec ogarnąć tym ogniem. Chodzi o to, żeby od Imbolc do Imbolc przez cały rok mieć święty ogień w domu, tak jak gromniczna gromnica, święty ogień w domu. To jest mniej więcej tak. Tutaj Klara pyta z ciekawości, ile było świec. Nie odpowiem, tajemnica, jak to się mówi? Marketingowa. Nie powiem. Nie, nigdy nie jest bardzo dużo, ale nie powiem. Wiem, więc się nie wypowiem. No. Dokładnie tak. Także chciałam serdecznie podziękować. Fajnie, bo kolejna akcja jest taka, wiecie, jeszcze nie ma zrobione, a już jest sprzedane. Robione będzie, wysłane będzie, także super. To jest jak paczka niespodzianka, ale fajnie widać, że przez te lata, gdzie jestem na internatach, praktycznie, znaczy nie, że 24 godziny na dobę, ale nie ma Was przy sikaniu, kąpaniu i spaniu. Bo tak naprawdę są vlogi, programy non-stop gdzieś. Nie da się ukryć swojego charakteru, nie da się ukryć swojego temperamentu, nie da się ukryć swojej złośliwości, nerwowości albo innych ości się też nie da. No bo cały czas jesteśmy w kontakcie. Gdzieś to zaufanie jednak magiczne zostało nabudowane, co jest bardzo miłe i sympatyczne. I w ogóle tak to powinno wyglądać. Także tutaj naprawdę tak lata pracy. Patrzę, że mamy 46 osób, co też jest fajne.
Co też jest fajne. Poszły szybko, no to wiecie, to nie jest sklepiszcze, nie jest to Biedronka albo inny Lidl. Także tutaj jest mało rzeczy zazwyczaj, ale to też nie o to chodzi, bo to, że ja mam na tym zarobić, to jest jedna sprawa, to, że wy macie być zadowoleni, to jest druga sprawa, a to, że ma się to po prostu fajnie toczyć na zasadzie niespodzianek i takiego trochę takiego, wiecie, takiego, takiej energii, to jest trzecia sprawa. Także tak. O kredy mi się nie martwcie na razie. Ja wiem, że to też jest limitka, bo nie da się kredy dokupić, bo kreda była robiona, tak? Bo to jest kupowanie magii, a nie kupowanie kredy, bo kredy to sobie można iść i sobie za 10 zł kupić 100 sztuk. Taka prawda. Natomiast nie da się, ale jest jeszcze trochę, kredy było dużo, ponieważ, dlaczego? Mały sklep nie może sobie pozwolić na zakup drogawych świec w ilości hurtowej. Ale z kredy se może kupić trochę więcej, także spokojnie. Kredy jeszcze będzie, także się nie martwcie. Te osoby, dużo które... Dużo osób właśnie chce kupić walentynkowy. Tak, kreda jeszcze... będzie, no na 2 miesiące powinna starczyć. Tak, spokojnie. Tak, super. Przy takim tempie kupowania kredowego na 2 miesiące, także czy będziecie chcieli walentynkowy, czy będziecie chcieli coś tam, imbolki już nie ma. Kreda będzie. Kreda, o kredzie jest na sklepie. Jakby ktoś chciał, po co kreda w magii? Kreda w magii jest bardzo ważna, ponieważ jest to... Kiedyś Grzegorz nawet opowiadał, że miał od babci kredę i zaatakowało go coś na ulicy, narysował szybko krąg i po prostu tylko czuł taki negatywny oddech, energię, tak? Na tej zasadzie. Kreda chroni. Czy śpimy, czy nie śpimy, kręgi robimy kredą. Najprostsze zastosowanie. Oprócz tego, jeżeli się znamy, to możemy również demony przywoływać przy pomocy kredy, ale o tym nie będzie film. Także tak, kreda jest ważną sprawą. Żadne zakupy w Lidlu w Biedronce nie przyniosły takiego śmiechu, radości, paczka niespodzianka. No bo dzięki. No Wioleta, ty się na nią tak naczekałaś. Dwa miesiące, a była pierwsza wysłana. Tak, była pierwsza wysłana. Pierwsza wysłana była, najdłużej czekała Wioleta. Przed wszystkimi, tak. Bo jeszcze wiedziałam, że za granicę idzie najdłużej. No ale dobrze, że doszło. Gdybyśmy wiedziały, że tyle dojdzie, tak będzie szło, to by był jakiś gratis, ale kto to wie? No, kto to wie? Nie stawiam na to kart. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, czyli kreda jest, tu się nie należy martwić. Z ogłoszeń Wiedźm Ofiarnych jest jeszcze to, że dzisiaj po kawce wchodzi rytuał pudełkowy. Pierwszy w tym roku, ponieważ tych pudełkowych cyklicznie jest trochę, tak? Z 5 jest. Jakoś tak. Około, tak. Wchodzi walentynkowy. Z tym, że tak, w same walentynki, ja wczoraj to przemyślałam, to ja tego rytuału, bo to jest kupowanie rytuału generalnie, oprócz tego, że pudełko jest przygotowane, żeby wszystko było. Nie będę robić tego rytuału, będę go robić dzień wcześniej. Z tego względu, że tak naprawdę w walentynki, to być może osoby, które kupią, będą chciały troszkę posiedzieć ze swoją osobą. Więc dokładnie będę robiła dzień wcześniej, ale późno wieczorem, tak żeby te walentynkowe, czternastkowe energie zahaczyć. Tak? Jest to rytuał miłosny. I teraz tak, jest to rytuał, który ma wzbudzać w nas taką energię, która da nam taką potrzebę, jaką potrzebujemy. Czyli jeżeli jest to przyciągnięcie miłości, to działamy na przyciągnięcie miłości. Jeżeli wzmocnienie relacji w związku, wzmocnienie relacji w związku. Absolutnie ten pudełkowy nie działa na spętanie konkretnego Janka dla Marysi. To nie tak. Rozbudza to, że przyciągamy i dostajemy to, czego oczekujemy w sprawach emocjonalnych, bo to jest walentynkowy właśnie w taki dzień. Tym bardziej, że luty cały miesiąc będzie miesiącem miłosnym i jeżeli mówimy o sprawach zarobkowych, to mój pudełkowy jest moim zarobkiem, natomiast o sprawach niezarobkowych dla wszystkich w lutym będziemy mieli dekret miłosny, zakończony rytuałem miłosnym również. Oczywiście ten pudełkowy jest takim rytuałem special edition, bez energii, pod tytułem każdy wejdzie i spojrzy, więc tak. Liczba jest ograniczona. Będą fajne artefakty w tym, dlatego że udało się uzyskać kwarc różowy chociażby, czyli już będziecie też mieli podstawę do tego, żeby dalsze miłosne rzeczy zadziaływać, że tak powiem, ze skwarcem różowym. Będą konsekrowane kubki w ramach... Jak będę piła w nim kawkę, to zawsze będę nabudowywała, tak jak się nabudowuje energię talizmanów, gdzie się je perfumuje, pracuje z nimi. Tak samo praca z kubkiem intencyjnym
polega na nabudowywaniu tej energii, właśnie na sprawy miłosne. I w tym roku współpracujemy z magicznym witrażykiem, gdzie będzie serduszko witrażowe. Czekamy na serduszka, dlatego nie ma ich nie będzie ich na zdjęciu, jak będzie rytuał wstawiony, ale to po prostu takie serduszko witrażykowe. Później zaktualizuję zdjęcie, jak ale akurat czekam i wszystko już mam spakowane, tylko czekam. Serduszko wrzucam i już paczki lecą do Was. Tak, dokładnie tak. Będziemy sobie robić te wszystkie działania, także tak. Jak ja już będę wiedziała, co jest czyje, to oczywiście Energy do pudełka i lecimy dalej. I jeszcze jedna sprawa, tutaj pytacie, czy będzie olejek afrodyty? Będzie. Tak, jeszcze idą nam te butelki, nie? Tak, my czekamy teraz na buteleczki. Będzie olejek afrodyty. W tamtym roku był przekres z tymi butelkami, bo nam po prostu w rękach szkło się rozpadało, tak. Korki przypuszczały, był dramat. Więc olejek afrodyty był w czym? Takim słoiczku jakimś. No, w tym roku będą to buteleczki, aczkolwiek jak one będą funkcjonowały, też jeszcze nie wiemy. No bo pierwszy raz. Kupiłyśmy ponoć ładne. No ładne są, ale to nawet, no ale dobra, olejek, tak, zawartość. Natomiast chodzi o to, że będzie, no ja go muszę, słuchajcie, zrobić 14 lutego, to już nie ma bata. Więc tak. No. I dopiero po tym będzie na sklepie. Ale tak będzie i tak będzie limitka, tak na miłość wszelaką i atrakcyjność przede wszystkim. Na atrakcyjność. Atrakcyjność przydaje się nie tylko w związkach. Atrakcyjność przydaje się nawet jak człowiek idzie do urzędu, bo wtedy lepiej na niego patrzą po prostu. Nie mówimy o atrakcyjności, że nam pryszcze poznikają, aby się oczy zrobią większe. W ogóle będzie manga i biust się podniesie do góry. Chociaż, czemu jest, nie? Czemu nie? Czemu nie? Ale będzie to na taką atrakcyjność międzyludzką. Tutaj Black Liliana mówi, że ma piękny zetrek. A dziękuję. Nowa nowość. Mam jeszcze taki szary. To po prostu jest tak cudowny. Ja kupiłam dwa. Ja nawet Wam wstanę, słuchajcie, bo on jest po prostu... Czyli mam piżamę na dole. Outfit tak się of the day. A to taki outfit, może nie outfit, ale słuchajcie, on jest po prostu długi. On jest po prostu długi. A teraz, żeby znaleźć coś długiego, a ja jestem wysoka, to jest po prostu drama tak. Na patelni. Także... Ja nie dlatego tego. Mam dwa kolory. Ja nawet czasami mam problem. No naprawdę, że nawet na dorodę jest krótkie, co to już podejrzewałam, że takie rzeczy mogą się nie zdarzać. Dobrze, czyli walentynkowy, pudełkowy za pół godziny na sklepie. I tu oczywiście też za niestety... Pół godziny, czy po kawce? No po kawce. Bo ja już mam przygotowane zdjęcia. Po kawce. Od razu po kawce. I jak zwykle limitka. I co z tym pudełkowym, jeżeli jest ktoś nowy? Otóż, rytuał pudełkowy polega na tym, że wszystkie artefakty do rytuału macie w pudełku. One może nie są... Ten akurat jest fajny, tak? Ale czasem są dwa patyki i sznurek. Oprócz świecy. Ale nie chodzi o to. Chodzi, że to jest kupno rytuału tak naprawdę. Tylko tyle, że tutaj my, ja jako sklep, bawimy się w pakowanie różnych magicznych artefaktów, które jeszcze zostają po rytuale. Można sobie je zbierać. O, dokładnie tak. I... Chciałam przypomnieć, że 28 w czwartek jest pełnia, na którą zapisywać się można, czyli w przyszłym tygodniu. I na pełni można się zapisywać, koszt to jest 22 zł. Zapisujemy się na rytualezotarot@gmail.com i jak co miesiąc, dwa razy w miesiącu, pełnianów, działamy. Ja i tak bym działała, i tak będę działała, więc tutaj... tak, warto się zapisać. Kto wie, ten wie. Taka prawda. Potem, w tą sobotę, to już jest ostatni dzwonek, słuchajcie, jest kurs Agaty. Motanki, tylko że motanki bardzo specyficzne. Wiecie, jak na przykład, ale daję taki prosty przykład. Jeżeli my szukamy czegokolwiek w informacjach na internatach czy w książkach a propos motanek, to pokazują się żadanice, może lichodziejki, może dziesięciorączki, może jakiś kunik się pojawi. Kropka. Natomiast Agata ma taką wiedzę a propos właśnie słowiańskich lalek, że warto będzie jej posłuchać i warto będzie w międzyczasie jednocześnie wykonać sobie maslenicę, bo to będziemy robić, tam potrzebne są patyczki i różne inne rzeczy. Jak się zapiszecie, to dostaniecie wykaz, co jest potrzebne. Także tutaj Agata już przygotowała. Także myślę, że warto posłuchać wiedzy zdobywanej na miejscu, a nie wiedzy, która jest po prostu wiedzą i to taką nie do końca. Także warto. Ja sama nie wiem, czy będę już pisać, czy będę robić. Zobaczymy. Będę się gdzieś kręcić, bo tutaj będzie ten kurs online. Koszt to jest 200 zł. Agata przyjeżdża w piątek, w sobotę kursuje.
W niedzielę odjeżdża, chyba w niedzielę, nie? Nie wypuścimy jej, wyjeżdża za tydzień, a w międzyczasie będziemy robić, tak. Ale warto, zapisujcie się, bo myślę, że zdobycie umiejętności, i to nie chodzi o ładność, tylko o robienie, czy w odpowiednim czasie pewnych lalek, czy w ogóle umiejętność wiedzenia, jak się robi, da Wam, no to tak jakby dać Wam wędkę, a nie rybę, tak? Lalkę można kupić, natomiast fajnie sobie zrobić. Tym bardziej, że przypominam, że Agata jest wykładowcą, więc to nie będzie przypadkowa osoba, która w sposób chaotyczny przekaże wiedzę, bo sama wiem, jak ja przekazuję wiedzę po latach praktyki nauczycielskiej, gdzie po prostu punkt po punkcie jedziemy i ma być jasne. No, nabywa się takiej wprawy, więc ja myślę, że dla każdego będzie zrozumiałe, a tym bardziej, że to jest taka wiedza, wiecie, troszkę taka zagubiona po drodze, więc warto ją odzyskiwać, jakby tam gdzieś jakieś Słowiany wasze znajome były, to też warto, także tu po prostu działamy. Zapisujecie się na ezotarot@gmail.com, Dorota resztę ogarnia. Także nie idzie to na moje konto, dostajecie osobne konto, bo to jakby nie jest mój kurs, tak? Ja to tylko chcę, żeby Hogwarts się rozwijał i żeby to były różne rzeczy w ogóle. W tym małym pokoju niech się tworzy magia po prostu. Niech się tworzy magia, no ale do tego potrzeba ludzi. Sama sobie tą magię mogę stworzyć, ale ludzi do tego potrzeba. Także fajnie. Agata jest na kartce? Jest, poszeptane. Agata to jest poszeptane. Ale to Magdalena przyśpiewa. I wywołujemy trzeciego nauczyciela. Tak, do stawiennictwa wywołujemy trzeciego nauczyciela, który miał przesłać, jaki będzie webinar. Jaki będzie webinar, miał mi napisać. Ja rozumiem, praca pracą. W niedzielę. Będziemy wiedziały, to w niedzielę. Ty w piątek w ogóle. Dobra, jeszcze. Wherever. I teraz tak. Być może uda się, bo program nie chce współpracować. Że webinar magii ochronnej pojawi się na sklepie już do kupienia. Te osoby, które miały ten webinar za 50 zł, gratulacje, dlatego że ten webinar wystawiam za 200 zł, bo to jest pełne kompendium wiedzy, którą gadałam ze 3 godziny. Tak będzie, nie? Tak, a ja mam plus rytuał. Także to nie może być rzecz tania. Ja myślę, że 200 zł za rytuał nawet oczyszczający. A już z tą wiedzą to nie wspomnę, że tam jest przepis za przepisem, przepis za przepisem, przepis za przepisem. To jest i tak mało. Natomiast, tak jak mówię, ja nie muszę pewnych rzeczy sprzedawać, to jest śmieszne, bo ja mam firmę tarotową, tak? Czyli ja odpowiedzi, pytania, klient, telefon, tutaj to jest zarobek. Sklep jest pasją i to chyba widać, także super. A myślę, że ta wycena jest bardzo mała, natomiast te osoby, które miały za 50 zł, gratulacje. Dlatego, że no, myślę, że to jest bardzo dobry webinar. Bardzo, bardzo dobry webinar. Jeżeli uda się go obrobić, bo tak jak mówię, od 2 dni program nie współpracuje i nie czyta tak dużego pliku po prostu. Mm-hmm. Najwyżej będzie w częściach, słuchajcie. Najwyżej będzie w częściach, będą 2-3 linki, trudno. Bo tam trzeba powycinać takie dygresje, bym powiedziała, które z czatem miałam. Także wejdzie na sklep. W tym tygodniu przypuszczam, że tak. I jest warty swojej ceny nawet bardziej. A tak jak mówię, te osoby, które na webinary się zapisują, ponieważ załapią, że właśnie są, no to gratulacje, bo było warto. Kolejnym... Jest, bo nawet jak ja montowałam tam te kawałki, to szczęka mi opadała przy montowaniu, mimo że byłam obok na tym webinarze, bo ja z głowy mam obsługi i nic kupę, nie pamiętam. Kupę dobrych rzeczy. Na luty planuję webinar magii miłosnej, bo będzie to miesiąc miłosny. On nie będzie tak rozległy i tak intensywny, bo tu było po prostu, a to był przecinak po prostu ten webinar, ale myślę, że dla osób, które chcą polepszyć jakość swojego życia za 5 dych, można się pokusić o kolejną wiedzę, ale to będę ogłaszała kiedy, ale w każdym razie w lutym, także można sobie. Poszeptane mówi, że zamotam coś na sobie. Tak, poczekajcie, bo muszę sobie skosować, bo nie wiem. Kufry, paki, skrzynie. Dobrze, tutaj jest sporo miejsca na kufry, paki, skrzynie. Także spokojnie damy radę. Kufry, paki, ja jak wyjeżdżam na przykład, nawet słuchajcie. Greta i całą karetę. Ja jak wyjeżdżam, to jest po prostu dramat. Statywy, księgi, świece, kadzidła, różdżki, olejki, trochę ciuchów, 3 pary majtek, 1500 rzeczy potrzebnych właśnie do zrobienia czegoś, co jest po prostu potrzebne do zrobienia, na końcu ja się wciskam do auta. Więc ja rozumiem, jak to wygląda. Tada! Także ja naprawdę tutaj na kurs Agaty bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że będzie nam się akademia, że tak powiem, rozwijała. Pana Kleksa.
gorzej. No, że będzie nam się rozwijała i że będzie fajnie. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ten rok jest pełen takich rzeczy, które wcześniej były już zaplanowane, a będą w sumie robione i sukcesywnie wdrażane. Otóż wczoraj z grupą wiśniowych czarów starszą, ze starszakami, robiliśmy laleczki, tylko nie są to laleczki z naszej słowiańskiej tradycji, są to laleczki z naszej niesłowiańskiej tradycji. Bardziej tutaj z północy Europy, typu Celtowie teraz przejmują to Wikkanie i różni inni. I właśnie, że te laleczki również pojawią się jako produkt na sklepie. I od razu mówię tak, będzie to produkt bardzo drogi, dlatego że jest to, po pierwsze, jeżeli chodzi o długość robienia, jest to bardzo długo. Ja naprawdę, jeżeli na przykład mam sesję telefoniczną, to jestem w stanie w tym czasie zrobić ich 4-6, więc słuchajcie, no nawet kwestia czasu, tak? Natomiast oprócz tego jest to, nie chciałabym, żeby taką lalkę mógł, znaczy są rzeczy, które chcę, żeby miał każdy, a taka lalka ma być dla tych osób, które naprawdę jej potrzebują, a może w ten sposób. I nie dlatego, że jest biedna babcia, która ma tylko 5 zł, bo to nie o to chodzi. To chodzi o osoby, które mają kasę, chcą ją przeznaczyć na coś specyficznego, bo takiej biednej babci to jestem w stanie zapalić 500 świec intencyjnych, żeby jej się zdrowie polepszyło, a ona mi może przynieść 12 jajek i też będzie dobrze. Chodzi po prostu o pewien rodzaj ekskluzywności, to źle powiedziane, ale tak, żeby to nie było dla wszystkich. Tym bardziej, że ona wymaga dużo pracy fizycznej, nie mówiąc już o pracy energetycznej, której też wymaga. Taka lalka zawiera w sobie w środku sygile, która jest stworzona dla konkretnej osoby na konkretną potrzebę. Są mniej, są bardziej skomplikowane, zależy od potrzeby. I teraz tak, taka lalka, jak widzicie, ona się różni od żadanicy. To, że ona ma pasek, to ona nie musi mieć paska, od razu mówię. To jest taka kwestia, tak. Każda będzie inna. Natomiast ona ma oczy i buzię. To jest ważne i ma symbol, który też tutaj coś w sobie zawiera. I taka lalka może być na wszystko z wyłączeniem spętania miłosnego. Znaczy, generalnie może, tylko ja tego nie zrobię. Bo to jest właśnie lalka na wszystko. Tak jak żadanica też jest na życzenia, tak ta lalka również. Ona jest troszeczkę w innej tradycji. Żadanice też będą na sklepie swoją drogą. Przyjdzie czas, przyjdzie żadanica. Natomiast chciałam zacząć od tych lalek, dlatego że na naszym polskim rynku nie ma takiej oferty. Zwyczajnie, dlatego że niewiele osób jakby zna ten system. A ja lubię rzeczy, które są nieznane, nowe i potem patrzeć, kto idzie w to samo. Tak, to jest tak, w ogóle bardzo zabawne. Ona będzie tworzona z intencją. Ale oczywiście, że z intencją, bo to nie jest. Bo wiecie, to nie jest tak, że my zrobimy. Znaczy, przypuszczam, że na przykład po dopracowaniu ciastka, jak ja to mówię, czyli formy, to może być tak, że formy będą wycięte. Natomiast przyjdzie zamówienie od Klary, że Klara chce normalnie, żeby miłość wszelaka w życiu zagościła. To normalnie tam jest w środku imię Klary. Sygila Klary, tutaj Klary i wszystko Klary jest wtedy. To wiecie, bo to jest magia, to nie jest pluszak, chciałabym rzec. To nie jest pluszak, to jest magia. Także pojawi się na sklepie również taki produkt i mówię, nie dla każdego. Natomiast dla kogo to będzie sprawa? To jest tak jak ja na przykład. Generalnie moje zapiski tworzone są w notesach różnej maści, nawet akszonowskich po 5 zł, pisze się rewelacyjnie. Ale przychodzi taki moment, że się siedzi na internecie i tak patrzysz na coś i to jest piekielnie drogie i w ogóle jest niewarte swojej ceny w sensie papieru, a po prostu czujesz, że to jest patrzysz, dla ciebie. Patrzysz, że jest to niepotycznie drogie. Ale masz, tak. I właśnie dla takich osób, które nie, że nic nie zadziałało, to może to zadziała, bo to jest magia bardziej. Nie. Po prostu to ma rezonować z daną osobą i zdaję sobie sprawę, że będzie to rzecz droga, ale jak zwykle u mnie od najmniejszej taniej pierdoły po największą drogą nie pierdoły, będzie warta swojej ceny. Ale musi to zarezonować takim właśnie, wiecie o co chodzi, że czasem idziecie i sobie kupujecie te bluzki za 2 dychy i w ogóle one służą latami. Ale czasem jest coś takiego, że to kosztuje 500 i tak spojrzycie i tak i to musi być. I właśnie tak ma działać ta lala, bo wtedy ta lala przywołuje daną osobę dla siebie, ta metoda. Tak, to może być związane z karmą, że na przykład ktoś wcześniej właśnie w tych anglosaskich światach był i tak patrzy,
to jest moje, ja to pamiętam, ja to chcę. Sama nie zrobię, bo nie jestem fryzjerem, sprzątaczką, kucharką i wszystkiego się nie da zrobić, tak? Czyli kupię. Dla takich osób ma być ta lala, czyli no, oferta sklepu znowu się powiększa. Ja jestem bardzo zadowolona. Ciastek to jest właśnie, no to jest moja lalka, moja intencja tam w środku, ja jestem, tak naprawdę. Dlaczego to jest wudu? To znaczy, to nie jest wudu, no ale powiedzmy wudu na tym też bazuje. Dlatego, że w środku są pewne rzeczy zaklęte. I to lepiej może dbać o tą lalę, bo ona tak ma spełniać życzenia, ale jak tam w środku moje imię jest, moje, no to wiadomo, że lala tu powinno tam perfumować gościówę, tak, talizman po prostu wielbić, zrobić jej można łóżeczkę, już się zastanawiałam nad takimi sprawami, dramat, ale tak to wygląda, więc słuchajcie, no to jest taka lala osobista i oczywiście starać się będziemy, żeby można było taką lalę ze sobą mieć, żeby to, bo motanki mają to do siebie, że one się lubią rozmotać, nie tak, wiecie, motanki są ze skrawków i w ogóle i super, ale ja motanki mam przeważnie stoją i one są takie, podróżniczki już się robi tak mocniej. Natomiast ta lala, no to jest gniocja, nie łamiocja, tak? Jej się może popsuć fryzura, a my tam po prostu te. Megan pyta, od kiedy można ją zobaczyć, by zamówić? Nie wiem, kiedy my ją włożymy, bo chciałabym ją dobrze opisać, być może nawet zrobić o niej film. Natomiast myślę, że w styczniu będzie już na sklepie. Gdyby się dało, może się da, może nawet w tym tygodniu, bo bym chciała po prostu. Także ja przepraszam, że ja się tak wzniecam. Ja przepraszam, że się tak wzniecam, ale jestem tak przeszczęśliwa, bo ja tak długo o tym myślałam, że to nie jest efekt wczorajszego pomysłu, wow, robimy i w ogóle, tylko to jest po prostu, a już wiedziałam w tamtym roku, że tu już, że właśnie to chcę, tak? Coś ze mną rezonuje, po prostu. O, mam urodziny. Mam urodziny. Irena za zgodą. Dobra, to się odwzniecam trochę. Odwzniecam się. Także będziemy działać. Sienka ładnie spotka włosy z tyłu. Zawiązałam rastamami. No właśnie, tak, wiecie, no, wzniecona jestem po prostu bardzo, bo wiem, jak to pięknie działa. Ja tak samo jestem wzniecona połową żadanic, które uwielbiam, ale tutaj, no. Dobrze, mamy Irenkę, to pewnie jakiś błąd w dacie, czy coś, bo tutaj idzie Oriana pisze błąd, ale to nic. Ale Irenka i urodzona i za zgodą i patrzymy na przesłanko. Przesłanko. W głowie powinna mieć na uwadze radość, rodzinność, emocjonalność, ale w takiej najwyższej pozytywnej formie. Jeżeli cokolwiek ją gniecie, to znaczy, że to z nią nie rezonuje i to nie jest dla niej. Także warto by było to wszystko wyrzucać, po prostu. Serducho będzie otoczona fałszem ludzkim, który trzeba będzie wyłowić. Nie ufać wszystkim, którzy pięknie mówią. Już w Biblii jest takie mądre zdanie, po czynach ich poznacie. Czyli patrzeć, co robią, nie co mówią. Tak, żeby zresearchować dobre znajomości. A w działaniu rydwan. Szybkość, intensywność, konkretność. Ona ma być po prostu jak przecinak, ponieważ w tym roku jest w stanie wiele uzyskać, niekoniecznie wkładając w to wielki wysiłek. Gdyby rydwannik był biegaczem, musiałby zużyć tysiące kilokalorii. Jeżeli jest rydwannikiem, całą pracę wykonują dwa konie. I to jest właśnie, że da się taki impuls, a reszta już poleci. Szybko, intensywnie i mocno w tym roku działać, nie bojąc się ryzyka i zmian. O, dokładnie tak. Dobra. Tak jeszcze patrzę, czy ktoś może urodziny. I to chyba wszystko, słuchajcie, co chciałam wam powiedzieć. Pełnia, Agata, bardzo ważne, dlatego, że potem już, ja nie wiem, kiedy znowu Agatę da się ściągnąć na coś. Na coś, bo to nie jest takie hopem, siupem, prosto, nie prosto. Będziemy dyskutować, namawiać. Będę reklamować, bo wiem, że to jest dobre. Po prostu. Tak, i co? I pełnia, i lalki, i pudełkowy, który zaraz wejdzie? Tak, zamyka się ten audycja. I będzie już pudełkowy. Także jak ktoś chce zdążyć załapać, chociaż ja przypuszczam, że to nie jest aż tak popularne jak paczki niespodzianki, dokładnie. Więc może jakieś dramy nie będzie, natomiast tak. I jak zwykle was buziaczki, tak, energie były, świeca była, urodziny były, lalki, ogłoszenia były, jesteśmy w komplecie, mamy 50 minut. Ja przez te lalki po prostu, ja oszalałam, ale wiecie, to jest, ja wam tak powiem, czy webinary, jeżeli ja robię webinar, jeżeli robię webinar,
I tak naprawdę za 5 dych i jest dużo ludzi i to jest takie wtedy wow, uwielbiam to. Ja nie muszę tego potem sprzedawać, tak? Lalki jest pięknym pomysłem, jestem najarana po prostu ten, ale też nie muszę sprzedać. To musi być rezonacja z daną osobą. Ktoś wpadnie i powie, to jest dla mnie. To są te buty, które chcę mieć, bo będzie mi się wygodnie chodziło po górach. Także po prostu w ten sposób. Oczywiście wszystkie te rzeczy, które są jak gdyby takie, że uważam, że każdy powinien z nich skorzystać, to macie na przykład świecę intencyjną za dychę, tak? Kto Wam zrobi rytuał tak naprawdę za dychę? Może to nie jest rytuał z otwarciem wrót wszelakich, ale to jest świeca intencyjna przez osobę, która w zasadzie siedzi i trzepie intencje, więc gdzieś mięśnie wyrabia, tak? Dycha dla każdego. Są bransoletki, są talizmany, są ochronne rzeczy. One są tanie, bo uważam, że każdy powinien mieć, skorzystać. Czy ludzie czekają na walentynkowy rytuał? Ludzie czekają na walentynkowy rytuał? Tak. Dobrze. Już stają przy drzwiach i pukają do drzwi. Ale to moment, sekunda. I właśnie to uważam. Natomiast są takie rzeczy, które wiem, że ja nie muszę. Ja mogę mieć z tego pasję, satysfakcję i po prostu... I jeszcze w ogóle pamiętajcie, że czy diagnostyka aury, czy diagnostyka karmy, czy dekret, czy laleczka, to nie będzie realizacja dzisiaj zamówisz, jutro masz. I obrazek, runy, bindruny. Tak, bo tak. Wiecie, jak to jest działanie energetyczne. Ja nie chcę robić na siłę dla zarobku. Ja chcę robić wtedy, kiedy chcę robić. Więc czasem wyczekanie 10-15 dni, chociaż nie, przeważnie jest naprawdę wcześniej, bo gdzieś jednak ja mam tą swoją taką obowiązkowość, ale czasem ja nie chcę tego robić na siłę, więc takie rzeczy magiczne, bo wiecie, jak jest za świeca intencyjna, to jest mówisz masz. Jak jest, nie wiem, wysłanie talizmanu, to jest często bardzo szybko, po prostu. Ale takie rzeczy, które ja robię na zasadzie, wiecie, przepływu energii, nie chcę tego robić na siłę dla kasy, chcę robić to dla kasy z radością. I to dla bardzo dużej kasy chcę to robić. Także niech się tak dzieje, a więc tak jest. No. Także słuchajcie, buziakuję was. Będzie nowy rekord? Chyba nie. Rekord nie będzie. Paczka niespodzianka to jest coś takiego... Wiecie, tam jest... Ta paczka niespodzianka to nie jest zarobek, więc tam jest po prostu wszystko. A tutaj, no to jest zarobek. Bądźmy szczerzy. Tylko tyle, że z drugiej strony przypominam, że rytuały przeważnie, jeżeli ktokolwiek ma cennik rytuałowy, nie kosztują 100 iluś złotych. Więc myślę, że takie pudełeczko plus rytuał, mimo że w gronie no niejednoosobowym, bo to się potem ciężar finansowy rozkłada na więcej troszeczkę osób, ale no nie na 200, które oglądają rytuały generalnie, to jest warty. Warto, tak myślę. Dobra, żegnam się z widzami z YouTube'a. Na YouTubie zaraz będzie też wrzucana kawka, także pa, pa. Tutaj, tu jest kamera.